serdecznie w Regionalnym Ośrodku Kultury Instytucji Samorządu Województwa Śląskiego, jedynej takiej w północnym subregionie naszego województwa. Proszę Państwa, spotykamy się w jakichś niezwykłych takich okolicznościach trudnych dla nas. Część z nas ogląda online tę konferencję, część będzie tu pojedynczo występowała. Ja z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować pani dyrektor Katarzynie Ozimek, dyrektor Muzeum Częstochowskiego, za współpracę i pomoc oraz pani dyrektor Elżbiecie Surmie-Jończyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie. To dzięki życzliwości i przychylności tym dwóm kobietom ta współpraca się odbyła na takim wysokim poziomie i mogliśmy zrealizować nie tylko tą konferencję, której pomysłodawcą był pan dr Juliusz Sętowski, ale także mogliśmy doprowadzić do publikacji Częstochowa Region wobec Powstań Śląskich. To jest zajawka, bo to jest wydruk próbny. Będziemy to mieli w ręku już w połowie listopada, czyli na drugiej części konferencji, która odbędzie się 19 listopada. Będzie można już tą książkę fizycznie mieć w ręce. Proszę Państwa, w stulecie Powstań Śląskich ja nie muszę w tym gronie i prelegentów i oglądających tłumaczyć, jak bardzo ważne te powstania śląskie były w historii Polski i jakie to było ogromne wydarzenie i jakie wspaniałe ze względu na zryw narodu i na to, że ludzie ze wszystkich okolic, nie tylko ze Śląska, bardzo sobie pomagali i najlepszym dowodem właśnie jest ten region częstochowski. Proszę Państwa, oddam głos mądrzejszym od siebie, czyli naszym prelegentom. Zapraszam pana doktora Juliusza Sętowskiego, proszę go o prowadzenie całej konferencji i o koordynowanie jako pomysłodawcy i sprawcy tego całego zamieszania. Konferencja z różnych przyczyn została rozbita na dwie części. Pierwsza część odbędzie się dzisiaj. Kolejno będziemy prosili tutaj osoby, które przygotowały wystąpienia, o zabranie głosu. Mam nadzieję, że to pójdzie sprawnie i bez żadnych problemów przebiegnie. Pozwoliłem sobie przygotować wystąpienie, jakie były echa częstochowskie tych zrywów ludności śląskiej w Gońcu Częstochowskim. Jeżeli Państwo pozwolicie, pozwolę sobie usiąść, bo chwileczkę będzie to trwało. Częstochowa, będąca historycznie i kulturowo związana z Małopolską, była i jest do dzisiaj bliskim sąsiadem Śląska. Walki o przyłączenie tej ziemi do macierzy odbiły się wielkim echem w naszym mieście w trakcie wszystkich trzech zrywów ludności śląskiej. Byli też częstochowianie, którzy aktywnie wspierali ruch powstańczy. Byli też ochotnicy, którzy walczyli w jego szeregach. Wybuch pierwszego powstania śląskiego został pierwotnie zaplanowany na Naradzie Komendantów Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska na dzień 22 kwietnia 1919 roku, czyli drugi dzień Wielkiej Nocy. Zostało to jednak zablokowane przez Wojciecha Korfantego. Podobnie było z drugim terminem wybuchu powstania wyznaczonym niezręcznie na noc 21 na 22 czerwca. Wobec zwalniania Polaków z pracy i zastępowania ich Niemcami 11 sierpnia zastrajkowali górnicy kopalni Litandra koło Katowic, co dało początek akcji ogólnośląskiej. 15 sierpnia 1919 roku w kopalni Mysłowice żołnierze Grenzschulzu zastrzeli 8 osób. Wobec brutalności strony niemieckiej sytuacja zaczęła wymykać się dowództwu POW Górnego Śląska z rąk. Ostatecznie walki wybuchły 17 sierpnia 1919 roku. O powyższych wydarzeniach informował mieszkańców naszego miasta Goniec Częstochowski. Już w numerze 179 z 19 sierpnia 1919 roku na scenie pierwszej ukazały się dwa artykuły.
krwawe zaburzenia na Górnym Śląsku oraz nastrój robotników na Górnym Śląsku. Podobnie o przebiegu pierwszych walk powstańców z Niemcami o Bytom i Katowice donosił Goniec Częstochowski nr 180 z 20 sierpnia 1919 roku. Natomiast w numerze 182 z 22 sierpnia 1919 roku obok artykułu pod tytułem Rozwój powstania na Górnym Śląsku ukazał się artykuł Częstochowo, Górny Śląsk woła o pomoc. Cytuję. W związku z wypadkami na Górnym Śląsku w ubiegłą środę o godzinie 8 wieczorem odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości zebranie, na którym zawiązał się Komitet Niesienia Pomocy dla Górnego Śląska, mający za zadanie zebranie ofiar dla powstańców i ich rodzin. W skład komitetu wchodzą ksiądz kanonik Wróblewski, dr Nowak, inżynier Łasko, Piestrzewska, Cygańska, Moczydłowska, Warelski, Błaśkiewicz i Olewiński. Zainicjowana na zebraniu doraźna składka na pomoc dla Górnego Śląska dała nader obiecujący rezultat. Koniec cytatu. W numerze 183 Gońca pojawił się apel do Polek. Cytuję. Wskutek powstania na Śląsku wyłoniła się konieczność przyjścia z natychmiastową pomocą biednym, uciemiężonym naszym braciom. Komitet organizacyjny zanosi więc gorącą prośbę do niżej wymienionych pań o wzięcie udziału w kweście dnia 24 sierpnia w niedzielę na rzecz braci śląskich. Nie wątpimy, że panie, w których biją serca Polek, nie odmówią naszej prośbie i stawią się, by objąć stanowiska poszczególnych rewirów do sklepu pani Białkowskiej, Janina, druga aleja 37, w sobotę od godziny 10 rano. Koniec cytatu. Dalej na tej samej stronie pojawiło się często później powtarzane ogłoszenie o dniu znaczka na pomoc Górnemu Śląskowi. Cytuję. Jutro w niedzielę odbędzie się uliczna kwesta na prędce zorganizowana przez Komitet Niesienia Pomocy dla Górnego Śląska. Nie wątpimy ani na chwilę, że tym razem ofiarność częstochowian wyda jak najświetniejsze rezultaty, przyczyniając się w ten sposób do otarcia łez naszych nieszczęsnych braci górnośląskich. Koniec cytatu. 24 sierpnia 1919 roku Goniec Częstochowski nr 184 na pierwszej stronie w artykule Przebieg walk na Górnym Śląsku informował mieszkańców Częstochowy o kolejnym dniu powstańczych zmagań, o walkach o Mysłowice, Bytom, Piekary, Katowice. Jednak szczególne zainteresowanie zwraca odezwa do mieszkańców Częstochowy jej prezydenta Aleksandra Bandkę-Stężyńskiego, zamieszczona na stronie trzeciej. Cytuję. Obywatele, w niedzielę, dnia 24 sierpnia odbędzie się obchód narodowy dla zamanifestowania łączności z ludem górnośląskim. Komitet Niesienia Pomocy Górnoślązakom wzywa obywateli, żeby się zebrali na Nowym Rynku o godzinie 9 rano, skąd wyruszy pochód pod szczyt Jasnej Góry. Po mszy świętej wygłoszone będą odpowiednie przemowy. Następnie pochód uda się na plac magistratu, gdzie się rozwiąże. Za Komitet Niesienia Pomocy Górnoślązakom prezydent Bandkę-Stężyński. Koniec cytatu. Obok powyższego podano też odezwę Polskiej Partii Socjalistycznej w Częstochowie. Cytuję. Okręgowy Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej w Częstochowie z powodu zajść na Górnym Śląsku wydał odezwę, w której w gorących słowach nawołuje do demonstracji na rzecz niesienia zbrojnej pomocy dla Górnego Śląska. W tym celu w dzień dzisiejszy, godzina 9 rano, odezwa zapowiada pochód, który wyruszy z ulicy Kościuszki nr 62. Koniec cytatu. Pod ową odezwą podano też informację o ofiarności częstochowskich robotników dla Górnego Śląska. Cytuję. Rada Robotnicza na Rakowie, jak wykazuje zamieszczona w dzisiejszym numerze lista ofiar, złożyła dość poważną sumę wynoszącą 2000 marek na cele Górnego Śląska. Oby przykład ofiarności robotników z Rakowa znalazło jak najwięcej naśladowców. Koniec cytatu. Na co wydawano zebrane środki finansowe, informował Goniec Częstochowski nr 193 z 7 września 1919 roku. Cytuję.
W dniu 30 sierpnia Komitet Opieki nad Uchodźcami z Górnego Śląska odbył posiedzenie pod przewodnictwem prezydenta Bandkę Stężyńskiego. Zebranych funduszów komitetu upoważnił skarbnika pana Właśkiewicza wypłacić pani Pisarzewskiej 8 tysięcy marek na zakup bielizny dla uchodźców, pani Moczydłowskiej 5 tysięcy marek na zakup słomy targanej do baraków, panu Orłowi 200 marek jako zwrot za śniadanie dla 100 dzieci przejeżdżających przez Częstochowę. Następnie postanowiono, by komitet zwrócił się do Centralnego Komitetu Opieki nad Dziećmi o dostarczenie pewnej ilości mleka skondensowanego i kakao dla dzieci. Proszeni jesteśmy o zaznaczenie, że wszelkie dary w naturze skierować należy do baraków i zdawać je stale tamże przebywającemu delegatowi Rady Ludowej Purgalowi za pokwitowaniem. Uchodźców należy skierować do baraków na Stratoniu, dzieci zaś do pani Januszewskiej, przepraszam, w barakach, koniec cytatu. Zgodnie z postanowieniami konferencji w Wersalu w 1919 roku sprawa przynależności Śląska do Polski lub Niemiec miała zostać rozstrzygnięta na drodze plebiscytu. W przygotowaniach plebiscytowych prowadzonych na terenie Częstochowy oraz po szeroko rozumianej akcji pomocy dla Ślązaków bardzo często donosił w kolejnych numerach goniec częstochowski. I tak numer 43 gońca z 22 lutego 1920 roku podawał, że w dniu 15 lutego w Krzepicach dzieci szkolne pod kierunkiem nauczycieli przygotowały przedstawienie teatralne, z którego część dochodu w wysokości 300 marek przekazano na fundusz plebiscytowy. Natomiast numer 47 gońca z 27 lutego 1920 roku informował o prowadzonej kwestii w częstochowskich kinematografach i sprzedaży znaczków na potrzeby plebiscytowe w ramach akcji Tygodnia Plebiscytowego. Z kolejnych numerów częstochowskiego dziennika możemy się dowiedzieć o obradach Komitetu Niesienia Pomocy Górnoślązaku. Przewodniczący pan Kozicki poinformował zebranych o planach utworzenia podkomitetów w Krzepicach i Kłobucku. Postanowiono też o rozpoczęciu akcji plebiscytowej w powiecie wieluńskim. W podczęstochowskim wówczas Rakowie miejscowy chór amatorski wystawił sztukę Skalmierzanki, czego dochód w wysokości 400 marek jego członkowie przekazali na wsparcie akcji plebiscytowej. W niedzielę 29 lutego 1920 roku uroczyście zakończono w Częstochowie Tydzień Śląski, w czasie którego zbierano pieniądze na potrzeby plebiscytowe. Jak donosił ówczesny goniec częstochowski, w sobotę 28 lutego 1920 roku, cytuję, o godzinie 8 wieczorem w sali Straży Ogniowej odbyła się Akademia Śląska. Przy licznym udziale słuchaczów na wstępie ksiądz kanonik Ciesielski wygłosił podniosłą mowę o znaczeniu Polski dla Śląska, po czym profesor muzykarz odczytał broszurę Alfonsa Parczewskiego pod tytułem Polskość na Śląsku w szeregu wieków. Drugą broszurę Bełzy pod tytułem Początki Narodowego Odrodzenia Śląska odczytał pan Edward Mąkosza. W numerze 56 końca 9 marca 1920 roku przekazano informację o odczytach o Śląsku pana Wróblewskiego, połączonych z prezentacją przeźroczy w miejscowościach Kłobuc, Krzepice, Szarlejka, Pabrzymiechy, Złochowice, jako przykład propagandy na rzecz polskości Górnego Śląska. O ponownie narastającym konflikcie polsko-niemieckim i wybuchu II Powstania Śląskiego informował mieszkańców naszego miasta goniec częstochowski nr 190 z 21 sierpnia 1920 roku na stronie pierwszej w artykule pod tytułem Niemcy na Górnym Śląsku rozpoczynają akcję bojową. Cytuję. Jak już donosiliśmy dnia 17 bieżącego miesiąca, po południu i wieczornem Górny Śląsk był widownią rozruchów niemieckich przeciwko Francuzom i Polakom. Do krwawych zajść doszło szczególnie w Katowicach. I dalej Sosnowiec 18 sierpnia. Dziś w Katowicach zorganizowane bojówki niemieckie napadły na wojska francuskie i zmusiły je do wycofania się za miasto. Francuzi okopali się i czekają dalszych rozkazów. Niemcy spalili budynek, w którym mieściła się misja koalicyjna i w ohydny sposób znęcają się nad ludnością polską. Górnoślązacy tłumnie uciekają do Sosnowca, domagając się broni i pomocy. Koniec cytatu.
Natomiast na stronie drugiej tego numeru ukazał się artykuł pod tytułem Krwawa masakra Polaków na Górnym Śląsku, z którego dowiadujemy się, cytuję. Wczoraj w porze popołudniowej tłum złożony z bojówek niemieckich ludności niemieckiej demonstrował burzliwie i napadł na polski komisariat plebiscytowy. Polacy znajdujący się w komisariacie stawili opór. Rozpaczliwa, bohaterska walka trwała 3 godziny. W rezultacie obrońcom wyczerpała się amunicja. Wtedy bandyci niemieccy rzucili się na bezbronnych i w bestialski sposób zamordowali 3 Polaków. Liczba rannych ciężko i lżej wynosi 120 osób. Jeden z nich, dr Jaczyk, zdołał się uratować. Koniec cytatu. W numerze 190 Gońca Częstochowskiego z 21 sierpnia 1920 roku obok opisu walk w Modrzejowie, rozdzielnie Mysłowicach pojawiła się notatka pod tytułem Z Wiecu Górnośląskiego. Cytuję. W ubiegły czwartek przy bardzo licznym udziale Górnoślązaków odbył się na placu pod Jasnogórskim Wiec Śląski. Zagalił dłuższym przemówieniem pan Kiser, po czym serdecznie przemówił pan Antoni Kiełczyński. Następnie wygłosił podniosłe przemówienie mecenas Stanisław Rumszewicz. Nadto przemawiał jeden z Górnoślązaków. Odśpiewaniem roty konopnistej nie rzuci ziemi zakończono wiec. Koniec cytatu. Kolejną odsłoną ówczesnego sporu polsko-niemieckiego o przynależność Górnego Śląska była akcja plebiscytowa. W dniu 5 stycznia 1921 roku Komisja Międzysojusznicza ogłosiła regulamin plebiscytowy dla Górnego Śląska. Do pracy plebiscytowej włączyło się też społeczeństwo naszego miasta. Goniec Częstochowski nr 47 z 27 lutego 1921 roku podał do publicznej wiadomości odezwę podpisaną przez Blinnera, przewodniczącego sekcji rejestracyjnej, cytuję. Komitet plebiscytowy Okręgu Częstochowskiego uprasza wszystkich Górnoślązaków zamieszkałych w Częstochowie o bezzwłoczne zgłoszenie się wraz z dokumentami plebiscytowymi do biura komitetu 3 Aleja nr 67 celem zorganizowania wyjazdu na Górny Śląsk do głosowania i zakomunikowania zainteresowanym miejscowości, w której będą głosować. Koniec cytatu. Ten sam numer gońca informował Częstochowian o ofiarach pieniężnych wpłacanych na komitet plebiscytowy. O dobrowolnym opodatkowaniu się członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w wysokości 50% podatku opłacanego w Częstochowie na potrzeby plebiscytowe. Zamieszczono również sprawozdanie ze spotkania ludności Radomska z Wojciechem Korfantem. Możemy się dowiedzieć też o przygotowaniach do wieczornicy poświęconej plebiscytowi, połączonej z Dniem Znaczka, którą na dzień 5 marca 1921 roku przygotowali częstochowscy Żydzi. W dniu 18 lutego 1921 roku na zebraniu Stowarzyszenia Kupców Polskich w Częstochowie i Stowarzyszenia Fabrykantów i Kupców w Częstochowie, częstochowscy kupcy i fabrykanci podjęli wspólną uchwałę o dobrowolnym opodatkowaniu się na rzecz akcji plebiscytowej. Podobnych akcji w Częstochowie okazach było więcej, o czym świadczy doniesienie Gońca Częstochowskiego nr 54, gdzie na stronie trzeciej dowiadujemy się o zebraniu 900 marek przez uczniów i nauczycieli Szkoły Powszechnej w Krzepicach oraz o wpłacie na potrzeby plebiscytowej kwoty 18 400 marek dokonali przez Częstochowskie Akcyjne Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe. Jak widać z powyższego przykładu, na cele plebiscytowe składały się wpłaty zarówno drobne, jak i okazałe. Kolejny numer częstochowskiego dziennika donosił o rozpoczęciu akcji sprzedaży żetonu plebiscytowego, który można było nabyć w sklepie Janina, druga Aleja Najświętszej Marii Panny 37, w cenie 50 marek dla osoby dorosłej i 25 marek dla uczniów. Zbiórkę tę zorganizował w naszym mieście Komitet Plebiscytowy na Okręg Częstochowski. Była ona częścią akcji ogólnopolskiej. Natomiast na stronie trzeciej ukazało się sprawozdanie z akcji Tygodnia Wielkiej Kwestii, która odbyła się w dniach 20-28 lutego 1921 roku. I tak w kolejnym numerze z 61 z 16 marca 1921 roku, on jeszcze dwukrotnie był później powtarzany, ukazał się artykuł pod tytułem Baczność Górnoślązacy, w którym poinformowano zainteresowanych, cytuję,
że wyjazd na Śląsk do głosowania nastąpi z Częstochowy w dwóch kierunkach. A to w kierunku Sosnowca w czwartek 17 marca o godzinie 10 rano i w piątek dnia 18 marca o godzinie 2 po południu. Zaś w kierunku Herbów Polskich tylko w dniu 18 marca o godzinie 7 minut 45 rano, koniec cytatu. Dalej w tymże artykule podano, że dla potrzeb głosujących w Górnoślązaku zostanie uruchomiony transport samochodowy dla osób starszych i chorych przebywających w miejscowościach podczęstochowskich. Dodatkowe punkty informacji na dworcu kolejowym i w siedzibie Komitetu Plebiscytowego w Częstochowie, 3 Aleja Najświętszej Marii Panny 67. Na potrzeby uprawnionych do głosowania przygotowano też kuchnię i dwa bufety. Uczestnicy głosowania zostali ubezpieczeni na wypadek wypadku, otrzymali też zasiłki żywnościowe i pieniężne. Przytoczone powyżej informacje ukazują wysoki stopień zorganizowania akcji plebiscytowej na terenie Częstochowy. O wybuchu trzeciego powstania śląskiego poinformował mieszkańców naszego miasta Goniec Częstochowski nr 101 z 5 maja 1921 roku. W następnym numerze 102 z 7 maja 1921 poinformowano o walkach o Lubliniec i o Lesno. Na następnej stronie pojawiła się odezwa Komitetu Plebiscytowego na okręg częstochowski, cytuję. Poszli w bój świadomi przewagi nieprzyjaciela, lecz poszli z tym przeświadczeniem, że cały naród polski stoi za nimi. I nie zawiodą się, bo na sztandarze naszym napisaliśmy za wolność waszą i naszą. Koniec cytatu. Na stronie trzeciej podano nazwiska poległych w walkach powstańczych częstochowian, którzy zginęli w ataku na Dobrodzie. Byli to Ignacy Ziętal, Jan Gliński, nieznany młody powstaniec. Rannymi zostali Czesław Stanik, później zmarły po wykonanej operacji, Józef Szczepaniak. Podobnie smutne informacje o pogrzebie Kazimierza Gomoliszewskiego, pochodzącego z naszego miasta powstańca śląskiego, poległego w walce, podano w numerze 103 Gońca, przekazując też informacje o zdobyciu Lublińca, o walkach o Dobrodzień, Strzelce Wielkie, Marszu Powstańców w kierunku Kluczborka. Czas, taki sygnał, który oznacza, że czas już się kończy. Prosimy... Powoli zbliżam się. Oczywiście, rozumiem całkowicie sugestie prowadzącego. W numerze z dnia następnego bardzo dokładnie opisano uroczystości pogrzebowe pierwszych 8 poległych w trzecim powstaniu śląskim częstochowian, którzy spoczęli na cmentarzu świętego Rocha. I tutaj ja już przyspieszam, żeby nie czasu nie zabierać. Obok ludności Częstochowy również władze miasta Częstochowy brały udział w tychże uroczystościach. W kolejnych numerach Gońca Częstochowskiego podawano nazwiska powstańców śląskich z naszego miasta rannych, a leczonych w szpitalu garnizonowym w naszym mieście. Już przechodzę do zakończenia. Tematyka związana z powstaniem, z powrotem części Górnego Śląska do Polski mieściła na łamach Gońca Częstochowskiego w 1922 roku. W numerze 139 z 20 czerwca 1922 roku dokładnie przedstawiono częstowianą wkroczenie Wojska Polskiego na Górny Śląsk pod dowództwem generała Stanisława Szeptyckiego. I tutaj faktycznie tenże opis jest niezwykle szczegółowy i tutaj rozumiem całkowicie sugestie, pozwolę sobie więc ten fragmencik ominąć. Numer 140 Gońca Częstochowskiego z 23 czerwca 1922 roku przekazywał informacje o uroczystości, która była się na Jasnej Górze, gdzie dla uczczenia przyłączenia Górnego Śląska do macierzy zebrał się Episkopat Polski i tam przygotowano stosowny list. Po uroczystej mszy świętej wspólnie odśpiewano Tedeum. Zgromadzeni biskupi wystosowali depesze do papieża nuncjusza apostolskiego w Polsce i wojewody śląskiego następującej treści, cytuję. My, biskupi polscy, obradujący w Częstochowie w liczbie 26 u stóp Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, złożyliśmy koronę dzięki Bogu
Wszechmogącemu, że prastara dzielnica Piastowska, Górnośląska, na powrót została wcielona do macierzy Rzeczpospolitej. Tutaj pozwolę sobie tekst urwać. Będzie on zamieszczony w publikacji. I już koniec mojego wystąpienia. Przygotowania do uroczystości w Częstochowie związanej z przyłączeniem Górnego Śląska do Polski przedstawi numer 157 Gońca Częstochowskiego. Cytuję. Uroczystość ta rozpocznie się w nadchodzącą sobotę 15 bieżącego miesiąca o godzinie 7 wieczorem zbiórka na placu przed kościołem świętego Jakuba. Uroczystości te miały trwać dwa dni, przez sobotę i niedzielę. Przedstawiono w Gońcu Częstochowskim dokładny scenariusz tychże uroczystości. I proszę Państwa, ostatnie zdanie. O przemianowaniu częstochowskich ulic Parkowej na Lublinieską i Centralnej na Śląską zadecydowała na swym posiedzeniu Rada Miasta Częstochowy, o czym doniósł Goniec Częstochowski nr 158 z 15 lipca 1922 roku. I to też był rodzaj hołdu oddanego przez częstochowian i władze miasta Częstochowa dla powstańców śląskich. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojego wystąpienia. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, bardzo chciałam podziękować za to, że zgodziliście się wziąć udział w tej konferencji, tak ważnej od strony naukowej, ale też i popularnej, żeby więcej ludzi dowiedziało się, jak tak naprawdę Częstochowa blisko jest związana z powstaniami śląskimi. A do Państwa, którzy nas słuchacie, oglądacie, mam taki apel. Jeżeli ktoś z Was dysponuje pamiątkami po swoich przodkach, którzy żyli w tamtych czasach, bardzo proszę, nie wyrzucajcie tych pamiątek, przekażcie je do Muzeum Częstochowskiego. Nie mówię, żeby na zawsze, ale można dokumenty zeskanować, można zdjęcia zeskanować i przekazać je naszym historykom, badaczom, które przyczynią się do zgłębienia tej tematyki, pokazania naprawdę tych ludzi, którzy walczyli, którzy pomagali. Będzie to z korzyścią obopólną, bo nie tylko historycy będą mieli co badać, ale też i Państwa przodkowie będą, zaistnieją w tej historii tak ważnej dla naszego regionu. Jeszcze raz dziękuję obydwu Paniom Dyrektorom i Archiwum, i Muzeum Częstochowskiego za tak wspaniałą współpracę i wszystkim prelegentom. Zapraszamy na 19 listopada. Dziękuję bardzo.